Szanowni Państwo, mam w głowie fenomenalną kampanię. Będzie pokazać mu twarz. Okay. Teraz po prostu być ze spuszczoną głową. Ale będzie oczywiste, że tam jakiś się czai, kurde, czarny charakter. Dobra, prawda? pokaż mi się. No kurde. Ale to ładne, to takie klasyczne. Asasyn. Idź stój na słońcu. Serdecznie podziękować, że jesteście, nie zawiedliście. Będzie piękny dzień. Fajnie by było, przez to, że mamy jednak trochę osób, jednego, a tak naprawdę ty byś się najbardziej do tego nadawał, żeby zrobić z niego strażnika, który zatrzymuje osoby, wiesz, podchodzące do kolei. To będę robił awansowałeś. To proszę bardzo. Nie wierzę, pani tak zobrazka. Kreska w kreskę. To jest nam. A to już dziękuję bardzo. A, tak mówię, dziękuję bardzo. A dla kogo? Dobrze, już wszystko wiem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dla kogo? Dla Marii. Mam pani popotknę? Dla Marii. Stella, nie umiem tekstu. A następnie nauczyłam się całego tekstu. Uspokój się bardzo. A dla mnie nasza książka? Co to jest? To tylko nasza okładka, proszę pani. Era Amazona. What the fuck? My też musimy być silni. No, to nie za silny, chyba, że chyba nie skończy nas. Dajesz mi się. Aha, już się śmiejemy. Pan nie musi. A ty masz swoje. Alicja. Alicja gra za wszystkich. Pan nie musi. A czy... Czy ja mogę się z panią jeszcze w lustrze? Oczywiście. Jak to teraz? I słuchaj, obchodzisz stół, tak. Ja myślę, że dla niego, jak pan nie musi, to bo ona jest ważna. Nie, pan zostaw to. Wiesz, o co chodzi? Że do zrywa, niego możesz być bardziej chamska. Że może zrywa ze swoim świątem. W sensie, że jest taka tutaj ten, a tu... Pan nie musi. Tak. No, tak. Ty nie, ja od ciebie nie chcę. Tak. Tak. Pan nie musi. To zdjęcie zrobić, tak. W XIV wieku, oczywiście. Zapraszam. Cyk. Żebyśmy tego nie przegięli. Bo chodzi o to, żeby to nie było aż tak groteskowe po prostu, wiesz. Bo żeby to nie było tak, że tu mamy rewie po prostu dziwaków i tutaj mamy tylko dwójkę jakichś, wiesz, normalnych ludzi, nie? Bo wyjdzie, że gramy jakby dwa różne filmy trochę. Borsuk. Tylko to, człowiek borsuk. Czyli mnie. To naprawdę wy. Jezu, brzydzisz się za... Dokładnie, Jaś, Małgosia, Rozmiastu, które przeżyło. Które przeżyło, wiem, uwielbiam was. O mój Boże, ja miałem tyle pytań. Jestem największym fanem. Tak, dla kogo? Cokolwiek pan tam napisze, teściowa i tak czytać nie umie. To bardziej taki prezent. Słuchaj, jak coś, tak sobie myślę, że ewentualnie możesz jakby wiesz, ja się pytam, dla kogo to podpisać i też możesz na książkę tam łypnąć, wiesz, co chodzi. Tam w ogóle to nieważne. Aha, dobra. Bo to jakby, to jest, wie pan co, to jest takie prezent ostrzeżenie. Cokolwiek pan tam napisze, teściowa i tak czytać nie umie. To bardziej taki prezent ostrzeżenie. Dziękuję bardzo i zapraszam obok pan Mulet. Dzisiaj promocję. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia, tak zrobię. No ale przecież sami napisaliście, że niech mi będzie tutaj wolno zakupować fragment. Kiedy będzie udał? Stop. Człowieka dla amuletów nie ma. A! Kiedy wyciągnęła ku mnie swoją starą, kruszczatą łapę, ja się czekając długo, uderzył ją patelnią w czoło i wepchnął do pieca, gdzie czekał już na nią trawiące pomienie zasłużonej K. Tak, i o tym właśnie jest ta książka, o przetrwaniu. Zapraszam obok po amuletów. Czyli? Śmiało można stwierdzić, że przyczyniliście się do śmierci starej kobiety, pychając ją do płonącego pieca, tak? Tak, w sumie tak. Dobra, kontry gośki są później, ujęcie na Gosie jest później, to jest też kontra gośki, to będzie później, to jest moje, to będzie później, to są to. Gośka Alicja już jest. Bonusik skreślony, zapomniałem. To będzie później.
Tu Alicja wchodzi, to jest później. To jest później, 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 ale będzie okienek wtedy do skreślania. Jezus Maria, jakie to będzie przyjemne, jak za jednym zamachem skreślę chyba z 20 okienek, nie? Po jednym dublu. No i dobra, spoko. Powinniśmy zdążyć z tym, co dzisiaj jest do roboty. Odszedłeś tutaj kilka rów, bo chłopcy, oni wyszli. Odwracasz się mniej więcej w tej pozycji, to zaraz znajdziemy ci pozycję. Przedstawiasz się. Proszę opuścić stodołę w górę, oni patrzą w sufit. Aaa, kurde, i uciekacie. Klas! Dobra, to... No to elegancko. Słuchajcie, tu jest koniec kadru, nie? Skoro żeśmy tego nie nagrali, nagrałeś. Elegancko. Słuchaj, a może ja się czuję po prostu winna, co? Może chcę ci jakoś pomóc. Zobaczyłam, w jakich warunkach żyjesz. Pomyślałam, że moim obowiązkiem jest postawić cię na nogi, wyrwać z tego śmierdzącego kupą domu. Ja. Akurat. No co? Nie lubisz mnie. Kiedy wyciągnęła ku mnie swoją starą, kościastą łapę, jaśnie myśląc długo, uderzył ją patelnią w czoło i wepchnął do pieca, gdzie czekały już na nią trawiące płomienie zasłużonej kary. Tak. I o to właśnie jest ta książka. O przetrwaniu. Zapraszam obok po amulet przeciw czarownicom. Czyli śmiało można powiedzieć, że przyczyniliście się do śmierci starszej kobiety, wpychając ją do rozżalonego pieca osłonego. Tak, można tak powiedzieć. Doskonale. Jeden sam powtórzył to jeszcze mocniej, bym powtórzył ten... No, czyli dokładnie, bo... Ja, tak, ty mu, o tym właśnie jest ta książka. Ty mu przerwij, wiesz, ja może to nawet nałożę na to. W sensie nie fizycznie mu przerwij, tylko jakby, wiesz, w intencji. Dobrze. Dokładnie i jakby wszystkie pana tutaj zarzuty są prawdziwe, jesteśmy mordercami z pierwszej. Tak, i o tym właśnie jest ta książka, o przetrwaniu. Zapraszam obok po amur... Czyli śmiało można powiedzieć, że przyczyniliście się do śmierci starszej kobiety, wpychając ją do rozpalonego pieca. Tak, można tak powiedzieć. Doskonale. Chłopcy! Wszystkie bliskie na Ankę. To teraz jeszcze czekajcie, tylko myślę sobie, że słuchajcie, nagrajmy tylko Ankę, twoje reakcje na, wiesz, na to, że tutaj coś wybuchło, wiesz, na to, że ludzie zaczęli uciekać, wiesz, ty jeszcze nie wstajesz, ale jakby o się dzieje, nie? Góra. Na ludzi, którzy wybiegają. A, wybiegają chyba, stanę z nim sam na sam. I ja tutaj wstanę też w pewnym momencie, żeby, bo jest moja wcinka, więc muszę wstać. O, i to mi się podoba, wiesz? Jakby, wiesz, patrzysz na górę i to są jakby fajne właśnie spojrzenia, tak jak teraz zrobiłaś, że wiesz, po prostu jakby... Że wiem, ale jesteś, nie wiem. Bo to może być właśnie interpretowane przez widza na dwa sposoby. Obsrała się, albo ma wszystko pod kontrolą, nie? Na zasadzie, o kurwa, dobra, jest, zaczęło się. No, więc zróbmy sobie takiego dubla jeszcze raz, bo to jest... Czyli tego nie wykorzystasz, rozumiem? Wykorzystam, może. Chyba, że będzie... Dobra. Lepiej! Fajnie. No, kochani, właśnie idziemy do śmietnika. Zapraszam na wycieczkę. Po lewej mamy ekipę, która spożywa obiad. Wprost mamy kubeł, teraz następuje zwolnienie śmieci i śmieci zostały wyrzucone. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Tak się robi. Fikcja literacka. Ja pierwszy dotarłem na miejsce zdarzenia. Pierwszy wszedłem do tej spalonej chaty. To ja wyjąłem jej szkielet z pieca. Tak, bo ona się tutaj trochę. Wszyscy mówili, że to był wypadek, ale wymyślone samobójstwo, a ja wiedziałem, że to który nikt nie kochał życia bardziej niż ciocia Jadzia. Jezus Maria, to była jego rodzina, słyszysz? Wiecie, jak pachnie spalona chatka z piernika? Nie! Jak Snickers wyjęty z dupy! Na Merlina! To zielona modliszka, morderczyni i postrach całego... tego wokoło. A to rodzinskie uśladki. No ale ktoś nam musi dać impuls, żebyśmy na jeden zareagowali. Okay. I wiecie co, ja mam, dobra? Dobra. Okay. Dobra, stop. Ale to jest... No tak, to wiecie. Oczywiście takie efekty, jakie mam w głowach. To nie te będą, tak. Jeszcze raz cię zaatakuję, ale ja wszystkie zaklęcia odbijam. Aha. Nie? I w końcu wyprowadzam jedno zaklęcie i to po prostu upadam. Upadasz, mhm. Dobra. I piec zaatakuje, nie raz! Ja odbiłem. Ja atakuję teraz kilka razy. I z kilku stron. Jeszcze.
I teraz ja cię p***am i upadasz. Ja. Spadź. Sam cich. O. Tak. Zastanawiam się, Janek, czy z różne strony, tak. O, zajmij się oberwanie ręki. Możesz sobie też uruchomić. W sensie, wiesz, Hubert, tak, że możesz po prostu już być bardziej, wiesz, że druga ręka też jakby nie musi machać, ale... Pracuje, co, dobra. Że jakby tu już nie musimy stać, nie? Tu tak, już, wiesz. Dobra. I oberwamy! Dobra, co? Jaka to jest walka, na jakie różdżki! Ktoś nam pociągnął, jest. Jakby go ktoś za pelerynę pociągnęło. Strzał. O! Ty f***! Słuchaj, szermuję. Ja na tańcu byłem. A co to było? Autentycznie! Co mówisz na tańcu? Pół roku na tańcu byłem, to ja takie rzeczy robił, wiesz. Co? Ciekawe, czy się przewróci ten czy nie, bo to tak było. Jeszcze raz, już dobrze? Nie podoba mi się to. Podnoszenie się z ziemi, czy już? Tak, podnoszenie się z ziemi. To jest dosłownie, dokładnie po tym, jak wasze różdżki się połączyły, wybuchło, rozwaliło was. Anka uciekła za stół, a ty po prostu jest tutaj... przerażenie, wasza moc jest potężna? Tak. Ale to co, tutaj ale jest jakiś rok na steady? Tak, tak, tak. Zaczynamy od już jesteśmy w trakcie. Nie, od zaczęcia, żeby zacząć. Zacząć złapał. I dopiero zapalamy światełko i dopiero zaczynamy dojeżdżać. I wiatr wtedy, nie? To ja ci tylko powiem, kiedy ten odrzut, dobra? Żeby to chwilkę tutaj dobra. Mogło pracować. Łącz. Uwaga. Światło. Wiatr. Tak. Tak, teraz dawaj. Jest! Lubi pan grać czarne charaktery? Lubię, ale spać mi się chciało właśnie w tym momencie. A w trzech słowach praca na planie z Darwinami. Pomysł, determinacja i wyobraźnia. Natomiast no, chłopaki wymykają się poza jakieś takie standardy i myślenie. Podoba mi się ich wyobraźnia galopująca, a jednocześnie jakaś taka skupienie, pokora, pracowitość niezwykła. No i to, że są tak strasznie plastyczni. W ogóle są ładni. Ładnie wewnętrznie przede wszystkim. Mam nadzieję, że ja będę jakimś takim kolorowym też elementem tej układanki, który się spodoba i że to nie koniec naszej pięknej przygody.